Cześć wszystkim, witam Was w nowym filmie na moim kanale. Czy zdarzyło Wam się kiedyś spojrzeć w dół i ogarnąć, że Wasz brzuch jest tak wielki, że wyglądacie już jakbyście byli w czwartym miesiącu ciąży? Nie? To zazdroszczę, a jeśli tak, to już wiecie, jak ja się czuję. Tak więc postanowiłam, że zrobię sobie wyzwanie z Melby, 4 tygodnie ćwiczeń z nią i będę to tutaj dokumentować. Jestem ciekawa, czy będą jakieś wizualne spoko efekty, czy 4 tygodnie nie wystarczą jeszcze, no zobaczymy. Będą oczywiście zdjęcia przed i po, tylko może nie w dzisiejszym filmie, tylko później, ale do rzeczy. Postanowiłam, że zrobię oprócz tego jeszcze 5 filmów pięć filmów z tego wyzwania, gdzie no będą 4 na każdy tydzień wyzwania, podsumowujące każdy tydzień i jedno podsumowujące całość. I w każdym filmie dotyczącym podsumowania danego tygodnia będę omawiać efekty, niekoniecznie związane z wyglądem, bo na przykład może poprawi mi się kondycja czy coś. No i będą zdjęcia wrzucane na pewno, myślę, czy jest jakaś różnica. A w tym ostatnim filmie podsumowującym weźmiemy się już za efekty no, całościowe. Mam nadzieję, że będzie fajnie, że będzie coś widać, jakąś znaczną różnicę. Zobaczymy sobie, ile dają te ćwiczenia. Tak, co jeszcze chciałam powiedzieć? Chciałam powiedzieć jeszcze, że na internetach są takie składanki ćwiczeń z Melby na każdy dzień tygodnia. Ale ja postanowiłam, że nie będę się tak forsować, bo zazwyczaj te ćwiczenia są ułożone tak, że danego dnia są chyba 3 treningi pod rząd. A ja jestem raczej początkująca, więc tyle nie dam rady, więc stwierdziłam, że zrobię sobie własny plan treningowy i on jest teraz tutaj. No i oczywiście zachęcam do przyłączenia się. Więc taki bardziej, no, po jednym treningu dziennie, tam w środę i niedziela będzie wolne, albo sobie jogę zrobię, jak będę miała za duże zakwasy czy coś. I pierwszego filmu z pierwszego tygodnia ćwiczeń można się spodziewać już za tydzień na tym kanale. Także w piątek o 18:00. No i tyle, więc jeśli chcecie być na bieżąco, nie przegapić żadnego z tych 5 filmów, to od tego tu jest taki czerwony, taki no, jak klikniesz, to się robi w szary. I jak jest szary, to jest fajniejszy. Serio. Nie kłamię. A jeśli się podobało, to zapraszam do lajkowania, do zostawienia komentarza. Komentarze zawsze miło widziane. No i do zobaczenia w następnym filmie. Siemka!